Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet. Gościem Poranka Wnet Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle, dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam wszystkich. No to może na początek ustawa wiatrakowa, tak zwana Lex Kloska, która pojawiła się kilka dni temu. Pan premier Mateusz Morawiecki mówi o tym, żeby powołać komisję śledczą. Zostało skierowane wniosek, zawiadomienie do prokuratury, do CBA. Czy w takich warunkach politycznych taka komisja śledcza ma w ogóle sens? Sprawa musi być wyjaśniona. Ja nie wiem, czy komisją, czy prokuraturą. Natomiast zły sposób procedowania polegający na tym, że wrzuca się ustawę potrzebną o zamrożeniu cen energii dla odbiorców, to jest jak najbardziej potrzebne. Do tego wrzuca się nic gruszki, nic pietruszki ustawę bardzo kontrowersyjną, dotyczącą lokalizacji ferm wiatrakowych w Polsce. Ja przypomnę, bo myślę, że tu trochę porządku trzeba wprowadzić. W Polsce społeczności lokalne w zdecydowanej większości nie chcą wiatraków. Uważają, że jest to energia zawodna. Zresztą widać u Niemców, którzy mają najwięcej wiatraków w Europie, otwierają w tej chwili bloki energetyczne na węgiel brunatny, nam zabraniając przy okazji takiej produkcji, bo energia z wiatraków absolutnie jest niewystarczająca, jest niestabilna. Nikt nie chce mieszkać w pobliżu wiatraków. Nie mówimy o małych wiatrakach, które mają kilkanaście metrów wysokości, tylko chcę, żeby słuchacze również wiedzieli, nowe wiatraki o mocy 3-4 MW mają ponad 200 metrów wysokości. I kto chce mieszkać w odległości kilkuset metrów od takiego wiatraka? Nikt. To są wielkie inwestycje, głównie firm zagranicznych, ale również i polskich, między innymi Kulczyk w to inwestuje. Nikt nie chce mieszkać. Dlatego w 2015 roku w Polsce było około 600 komitetów protestacyjnych w gminach, 600 gminach w Polsce. Tam, gdzie próbowano stawiać wiatraki, wszędzie były. No to w co grała protesty. Opozycja? To dlaczego im natomiast tak zależy? Wtedy wprowadziliśmy rozwiązania takie jak w Bawarii. Dokładnie jak w Bawarii, bo jest gęstość zaludnienia podobna i struktura gospodarstw podobna i miejscowości wiejskich. 10 odległości wysokości wiatraka. To rzeczywiście powoduje, że w Polsce takich obszarów jest stosunkowo niedużo. To jest głównie Pomorze Zachodnie i Pomorze Środkowe. I tam tych wiatraków powstało bardzo dużo. W międzyczasie pojawiła się propozycja skrócenia tej odległości na 500 metrów. To było za mało, dlatego zostało to zwiększone w ostatnim momencie przez Prawo i Sprawiedliwość na 700. I wydawało się, że to jest jakiś może zgniły kompromis, chociaż ja byłem przeciwny tym 700 metrom. Uważam, że to jest za blisko. Nikt nie chce mieszkać przy wiatrakach, powtarzam to jeszcze raz. Również nie wolno ich stawiać w pobliżu terenów chronionych, parków i tak dalej. Teraz pojawiła się propozycja, żeby zmniejszyć to do 300 metrów. To sobie trudno wyobrazić. Negatywne wpływy wiatraka opisane i nie ma czasu, by o tym mówić. One są obśmiewane, ale przez tych, którzy mieszkają w miastach i nigdy nie chcą mieszkać w pobliżu wiatraka. I w tym momencie jest wrzutka. Nie wiadomo, kto jest autorem, czy pani Kloska, czy Platforma. Niewątpliwie jest to lobbystyczna wrzutka i to trzeba wyjaśnić i nie dopuścić, żeby ta chora ustawa weszła. Ale jest moim pan zdaniem, za tą komisją śledczą, panie ministrze? Jeżeli będzie taki wniosek, oczywiście poprę. Sprawa jest absolutnie skandaliczna. Uważam, że należy rozdzielić te dwie ustawy. To, co jest związane z zamrożeniem cen, to trzeba jak najszybciej wprowadzić. Zresztą jest projekt rządowy rządu Morawieckiego jeszcze, który o wiele szerzej mrozi dla większej grupy odbiorców prąd niż to, co proponuje Tusk. Natomiast rozdzielić sprawę wiatraków i ona musi być poddana ponownie, jeżeli już w ogóle sprawa ma być otwarta, ponownie wielkiej debacie społecznej. Co mówią rolnicy na temat tej ustawy? Jakie jest ich nastawienie? Bo cały czas bardzo pojawiają negatywne. Się... My mamy zabudowę rozproszoną. To jest skutek reformy rolnej 1944 roku. Tego, że rolnicy dostali pola poza wsią, wybudowali swoje domy. W Polsce nie ma właściwie miejsc, gdzie można by stawiać wielkie wiatraki bez protestów ludzi. Jeszcze raz powtórzę, nikt nie chce mieszkać przy wiatraku. Na pewno nie mieszkają nigdy tam ci, którzy inwestują w wiatraki. Czasami zarabia rolnik, u którego na polu ten wiatrak stoi. Dostanie kilkanaście tysięcy złotych rocznie dochodu, on się może cieszy. Natomiast społeczności lokalne są temu generalnie przeciwne. Tu można by wprowadzić rozwiązanie, które sprawdziło się w Bawarii, że
zgodę wydaje społeczność lokalna i ona jest najczęściej właścicielem wiatraka. Wtedy może te ich opory są mniejsze, ponieważ całe korzyści z produkcji energii mają mieszkańcy, mogą przeznaczać to na cele społeczne i tak dalej. Natomiast w Polsce jest to w ogóle niestosowane. Właścicielami są firmy głównie zachodnie i polscy lobbyści, którzy nie licząc się z wolą społeczeństwa próbują te wiatraki tworzyć. One nie są żadnym rozwiązaniem miksu energetycznego, tym bardziej, że nie jesteśmy krajem bardzo wiecznym. Jeżeli wiatraki mamy stawiać, to w tej wersji offshore'owej na morzu. To jest dość logiczne i to powinno być robione. Natomiast na lądzie tylko tam, gdzie ludzie wyrażą na to zgodę. Cały czas mówi się o tych zagranicznych firmach. Rozumiem, że tutaj kapitał niemiecki jest tym dominującym, jeżeli chodzi o produkcję wiatraków. To są wielcy producenci turbin wiatrowych. Tak na marginesie, w dalszym ciągu nie opracowano sposobu utylizacji łopat wiatrowych. W Ameryce, gdzie już okres eksploatacji wiatraków się kończy, w Kalifornii, która przodowała w tym, po prostu kopie się wielkie dziury w ziemi, ładuje się te śmigła i one będą tam 1000 lat leżały. W Polsce głównymi dostarczycielami są firmy niemieckie i duńskie i one nie mają gdzie już tych wiatraków stawiać. W Niemczech landy zaczynają ograniczać stawianie wiatraków, uważając, że zniszczyły krajobraz, przeszkadzają ludziom, mają negatywne skutki na zdrowie ludzi. W związku z tym szuka się nowych terenów, gdzie można by te wiatraki w dalszym ciągu stawiać. No i padło na Polskę. Jeszcze jeden przepis, który wzbudził duże zdziwienie, to jest przepis związany z częściami, które mają być używane. Możemy przeczytać w punkcie 10, że do modernizacji tych wiatraków będą mogły być używane części wyprodukowane nie wcześniej, podkreślam, nie wcześniej niż 4 lata przed datą inwestycji. To oznacza, panie ministrze, że do Polski będą przywożone stare części powyżej 4 lat. To jest, panie redaktor, to jest prosta konsekwencja. W tej chwili buduje się wiatraki dużo większe niż te kilka lat temu. Kiedyś 1 megawatt to by się wydawało, że to jest wiatrak o dużej mocy. W tej chwili buduje się 3-4 megawatowe. To są te najnowsze. One powodują uciążliwości ogromne, ale są najbardziej ekonomicznie uzasadnione, a te stare jeszcze się nie zużyły moralnie ani technicznie, więc trzeba coś z nimi zrobić. No więc Polska będzie tym obszarem, gdzie te wiatraki sprzed kilku lat będą demontowane w Niemczech czy w innych krajach i dostarczane do Polski. To jest sprawa dość oczywista. Również trzeba wytłumaczyć sprawę wywłaszczeń. Nie piszę w ustawie wprost wywłaszczenia, ale jest dołożony zapis, że inwestycje w energię odnawialną wiatrową są inwestycjami celu publicznego, a inwestycja celu publicznego umożliwia wywłaszczenie i zmuszenie mieszkańców do tych inwestycji, łącznie z wywłaszczeniem, jeżeli im to nie będzie przeszkadzało. To są te przepisy, które istnieją, które widnieją, to jest analiza tej ustawy, tak zwanej ustawy Lex Kloska. No i teraz pytanie, czy opozycja nie spodziewała się takiej reakcji, bo przecież to, co się teraz dzieje wokół tej ustawy wiatrakowej, chyba przerosło polityków opozycji. Nie uważa pan, że politycznie nie spodziewali się aż takiego wywołania takiej debaty? Wie pani, ja myślę, że to kilka elementów. Po pierwsze, zamieszanie związane z rządem Morawieckiego, przepychanki w Sejmie, przez to jest żenujące, co się dzieje w Sejmie od kolejne posiedzenia, że ludzie są tym tak zaoferowani brylowaniem również marszałka Hołowni, że nie zwrócą uwagi na jakiś konkretny przepis, który istotnie pogarsza jakość życia na obszarach wiejskich, niczego nie rozwiązując w zakresie miksu energetycznego, że może to przemknie, a drugie, może nie sądzili, że my nie będziemy się temu przyglądać. Wrzutka opozycji, wrzutka jakichś lobbystów, którzy próbowali to już od dawna wprowadzać. Przecież te rozmowy, ta ustawa, która była jeszcze tam rok temu, również działalność lobbystyczna takiego stowarzyszenia, które mocno o to zabiega, prywatnych przedsiębiorców, nawet niektórych polityków Platformy, którzy lobbują za wywłaszczeniami i zgodą na budowę wiatraków. Widocznie uważano, że teraz jest okazja, teraz albo nigdy, że przy tym zamieszaniu, jaki jest, to zostanie wprowadzone i nikt tego nie zauważy. Nie, to jest skandal. To, co się wydarzyło z próbą tej wrzutki wiatrakowej, to jest absolutny skandal, który niestety dla mnie pokazuje, jaka będzie
tendencja, pomimo pięknych słów o tym, jak będzie tworzone prawo, jak będzie postępowała obecna jeszcze opozycja rządowa, ale już większość sejmowa, która za chwilę utworzy rząd. Wojciech Wybranowski, dziennikarz, opublikował w swoich mediach społecznościowych taką informację, że poseł Hennig-Kloska twierdziła, że nie spotykała się z inwestorami OZE w swoim okręgu wyborczym, bo ich nie zna. I jest zdjęcie z czerwca 2022 roku i właśnie poseł pani Hennig-Kloska na otwarciu elektrowni wiatrowej gminie Rychwał, inwestor Quair Polska. No i Jacek Kosakowski, były asystent także pani poseł, więc to chyba jest rozwojowa sprawa, panie ministrze. Ona musi być wyjaśniona. To jest i wiarygodność polityków. Owszem, trzeba czasami brać pod uwagę, że na różnych zdjęciach, gdzieś przypadkowych, często pojawiają się ludzie, których może, z którymi nic nas nie łączy. Zdaję sobie sprawę, że czasami gdzieś jakiś, przepraszam za wyrażenie, wieszak głowę wsadzi w kadr, kiedy robimy zdjęcie. Natomiast branie udziału w uroczystościach, w otwarciach jakiegoś wydarzenia, choćby w tym przypadku kolejnej fermy wiatrowej, a potem wypieranie się tego, to powoduje, że dla mnie taki polityk, mówiąc wprost, przestaje być wiarygodny. A czyli raczej pani poseł Hennig-Kloska nie ma co liczyć na posadę w nowym rządzie, na przykład Donalda Tuska. Ale ja myślę, że się nikt nie będzie przejmował tego typu wpadkami. Tam są poustalane obszary interesów. Ta koalicja będzie trzymała się również obsadzanych stołków i nie sądzę, żeby to w jakikolwiek sposób zaważyło w układzie koalicyjnym między Platformą i Trzecią Drogą. I jak sądzę, takie sprawy nie będą brane pod uwagę. Ale to budzi wielkie zastrzeżenia moje, również i brak zaufania do polityków. Pojawiła się także w przestrzeni publicznej informacja związana z tym, czy Donald Tusk powinien być powołany przez prezydenta na urząd premiera, czy też nie. Marek Jakubiak, który startował z list Prawa i Sprawiedliwości, mówi wprost: prezydent powinien uprzedzić Donalda Tuska, że nie powoła go w związku z wątpliwościami dotyczącymi działalności politycznej. Mowa oczywiście o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Co pan sądzi na temat wniosków komisji, no i właśnie ewentualnego niepowołania Donalda Tuska na premier? Wnioski komisji są oczywiste i próba teraz dezawuowania tego raportu, tam się jakieś pomyłki drukarskie trafiły i one zostały usunięte i nie uważam, żeby to było coś złego albo coś, co by przekreślało dorobek komisji. Przyjęła go w całości komisja, to nie jest raport napisany przez Cęckiewicza. Cała komisja wskazała na to, jakie były powiązania Tuska i jego otoczenia z Rosjanami. Dla mnie jest to rzeczywiście poważny przyczynek do tego, żeby człowiek, który w swoim postępowaniu udowodnionym na podstawie danych jawnych, bo jest jeszcze zapewne o wiele więcej w danych zastrzeżonych, taki człowiek nie powinien być premierem, ale to już jest decyzja pana prezydenta. Mówiąc wprost, nie chciałbym być w jego skórze. Jak formalnie mogłoby to wyglądać? Jaki argument mógłby płynąć z Pałacu Prezydenckiego? Sprawa jest chyba prawnie nierozstrzygalna, ponieważ w drugim kroku, jeżeli Morawiecki nie uzyska wotum zaufania, w drugim kroku prezydent jest tylko notariuszem decyzji Sejmu. On już nie ma żadnej możliwości niepodpisania. Do mnie się zwracają ludzie, którzy twierdzą, że prezydent nie powinien powierzyć kandydatowi wskazanemu przez Sejm, czyli Donaldowi Tuskowi, nie powinien powierzyć. Nie ma chyba prawnej możliwości, by w ten sposób to się wydarzyło. Ona może byłaby wtedy, kiedy zarzuty byłyby również zarzutami karnymi, zarzutami, które nie tylko komisja do spraw kontaktów z Rosjanami, ale prokuratura by wcześniej czy sąd sformułowały. Wtedy by to blokowało. W tej chwili wydaje mi się, że sam raport komisji, chociaż dla mnie on jest porażający i pokazuje w sposób uzasadniony i udokumentowany działania Donalda Tuska i pilnowanie interesów rosyjskich, przede wszystkim kontakty służb specjalnych. To jest służby specjalne w każdym kraju powinny bronić niepodległości i suwerenności własnego kraju. Nie mogą krajowi, który jest krajem wrogim, trzeba to uczciwie powiedzieć, wokół nas to jest kraj niebezpieczny, kraj wrogi, nie mogą ujawniać swoich danych, spotykać się jawnie i niejawnie
chlając przy okazji gorzałę, po to tylko, żeby przekazywać dane dotyczące bezpieczeństwa Polski i działań NATO wymierzonych przecież przeciwko zagrożeniom ze strony Rosji. To dla mnie jest powód wystarczający, żeby Donald Tusk nie objął stanowiska premiera, ale prawnie nie jest to chyba możliwe, by to powstrzymać. To teraz zamykamy już sprawę Donalda Tuska, ale dalej sprawy związane z rolnictwem. Słowacki rząd rozszerzył listę zakazanych produktów rolnych, panie pośle, z Ukrainy. Będą to m.in. jęczmień, mąka pszenna, cukier, trzcinowy słód, soja i miód, bo wiemy, że Słowacy, tak jak my, nadal mają to embargo związane ze zbożem. Czy my powinniśmy pójść w podobnym kierunku? Zdecydowanie. Zagrożenie żywnością z Ukrainy jest bardzo duże. Ja nie mam jakiejś satysfakcji, ale ostrzegałem przed tym, mówiłem o tym. Mówiły o tym organizacje rolnicze w całej Europie. Czym będzie otwarcie granicy bez żadnych ograniczeń na żywność z Ukrainy? To nie jest tylko kwestia zboża i nasion roślin oleistych. To dotyczy również i innych grup produktów. To jest dramat, który przeżywa rolnictwo europejskie. Zresztą zwracają na to uwagę również kraje, które były podawane jako beneficjenci żywności z Ukrainy. Ostatnio są ogromne protesty w Hiszpanii i we Francji przeciwko napływowi żywności z Ukrainy, która niszczy ich rolnictwo. Dlatego należy tę listę rozszerzyć. Za późno Polska wprowadziła embargo, za późno te ograniczenia, pomimo ostrzeżeń, to mleko się rozlało i my będziemy równowagę rynkową, przede wszystkim w sprawie zbóż, jeszcze co najmniej rok uzyskiwać, jeżeli nie będzie następnego znowu importu. Wie pan, jaka będzie narracja z Kijowa? Jak będzie to komentowane? Będzie to na pewno zaostrzało nasze relacje polsko-ukraińskie, czego dowodem ma być na przykład jutrzejszy protest. Jutro, 6 grudnia, będą protestować w Warszawie ukraińscy obywatele, ale którzy wspierają przewoźników, jeżeli chodzi o Ukrainę. Więc chyba będziemy się spodziewać takich protestów, jeżeli będziemy cały czas zaostrzać tę politykę i wprowadzać nowe ograniczenia. Czy ktoś może Polsce zarzucić bierność wobec Ukrainy? Byliśmy pierwszym, który wyciągnął rękę do Ukrainy. Całe społeczeństwo. Tu patrzyłem z podziwem, że jest współpraca opcji politycznych, które by się zagryzły w wyborach, przed wyborami, w kampanii wyborczej. Tu było wspólne poparcie i pomocy militarnej, i humanitarnej, i pod każdym innym względem. A teraz się ono skończyło, rozumiem, i teraz jest gospodarka i już twarda polityka. Nie możemy być użytecznymi idiotami. Mamy swoje narodowe interesy i ja już słyszę narrację, że skoro w Europie Zachodniej otwierają się na Ukrainę, to my się musimy dostosować, polskie rolnictwo się musi dostosować, polscy przewoźnicy muszą się dostosować, bo przecież Ukrainie trzeba umożliwić. Tylko że w przypadku rolnictwa to nie jest żadne rolnictwo ukraińskie, tylko międzynarodowych koncernów, które pasożytują na rolnictwie ukraińskim, nie płacąc podatków. I z tego eksportu rząd ukraiński nie ma nic, ponieważ w porozumieniu z politykami ukraińskimi i latyfundystami różnymi, oligarchami, te firmy zachodnie nie płacą podatku. Mamy być użytecznymi idiotami, którzy zniszczą swoje rolnictwo, zniszczą swój sektor transportowy, po to, żeby napędzić kasę różnego rodzaju oligarchom ukraińskim? Nie. Musimy bronić własnych interesów, pomagać militarnie, pomagać humanitarnie w dalszym ciągu. I to Ukraińcy muszą zrozumieć, że my mamy również swoje interesy. Podkreślają bardzo mocno swoje, to my musimy również mówić o swoich. Tylko boję się, że Ukraińcy już przeformatowali swoje sympatie. W tej chwili już tylko i wyłącznie upatrują dla siebie nadziei w Niemczech, w Berlinie i będą realizowały pewną agendę, która tam w Berlinie powstaje. A my będziemy albo użytecznym idiotą, albo będziemy sami sobie wmawiać, że to my się mamy dostosować do przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Zasada jest taka, kraj, który chce aplikować do Unii Europejskiej, to on musi wykonać ogromną pracę. Polska 10 lat dostosowywała się od 92 do 2000 czwartego, do 12 nawet, ale do referendum
to było 10 lat do okresu stowarzyszeniowego, by się dostosować. To Ukraina się musi dostosować, a nie my czy inne kraje Unii Europejskiej. Powiedział pan o naszych interesach, a jakie są interesy Unii Europejskiej? Bo ciekawe dane opublikowała agencja TASS. Możemy przeczytać, że po raz pierwszy raz od marca 2022 roku, czyli zaraz po wybuchu wojny, Rosja stała się czwartym co do wielkości dostawcą zbóż do Unii Europejskiej. Zakupy rosyjskiego zboża wzrosły o 22%. Rosja jest czwartym dostarczycielem zboża do Unii Europejskiej, zaraz po Ukrainie, Brazylii i Turcji. Jak pan z kolei skomentuje to i czy to jest prawda, bo to jest podawane przez agencję TASS? To jest prawda. Rosja jest dużym producentem zboża u siebie, nie prowadzi wojny na swoim terytorium. Oprócz tego nakradła ogromne ilości, miliony ton zboża na Ukrainie i tym zbożem handluje. Ja jeszcze rozumiem, chociaż też to budzi wątpliwości moralne, że zboże rosyjskie i to kradzione ukraińskie bierze Arabia Saudyjska, Chiny, Indie, kraje azjatyckie, które mają problemy, Egipt, mają problemy z zaopatrzeniem, ale również ogromne ilości tego zboża biorą kraje Unii Europejskiej. A nawet powiedziałbym, może nie tyle kraje, bo została otworzona granica Unii Europejskiej na import z Ukrainy i również nie zostało to objęte embargiem w stosunku do Rosji. Importują to ogromne międzynarodowe koncerny, które mają swoje oddziały we wszystkich krajach Unii Europejskiej, mają oddziały na świecie i te, nie licząc się z tym, że zasilają w ten sposób budżet wojenny Putina, sprowadzają zboże z Rosji i mają wnosić embargo. Dlaczego Unia Europejska, panie ministrze, do tej pory nie wprowadziła sankcji, jeżeli chodzi właśnie o zboże? Tłumacząc to tym, że to by zagroziło zaopatrzeniu w żywność głodujących na świecie, to niech to trafia do głodujących na świecie, jeżeli już musi trafiać. Natomiast absolutnie nie powinna trafiać do Unii, tylko to jest działalność lobbystyczna wielkich międzynarodowych firm, które mają swoje oddziały w Rosji, mają swoje przyczółki w Rosji, ba, mają swoje gospodarstwa w Rosji, prowadzą wielką produkcję i zaopatrują Unię Europejską. Tak, to niech mi pan wytłumaczy. Jeżeli chodzi o zboże z Ukrainy, Polska mogła przeciwstawić się Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i wprowadzić embargo. Dlaczego nie wprowadził polski rząd przez tyle czasu embarga na rosyjskie zboże? Nie wiem. Nie wiem, to jest pytanie, na które też nie mam żadnej odpowiedzi. Uważam, że jest to nadużycie i skoro bardzo mocno piętnujemy Rosję za zbrodnicze działania na Ukrainie, to powinno dotyczyć embargo nie tylko produktów żywnościowych z Ukrainy, ale również, a może w pierwszej kolejności z Rosji. Tylko że rząd polski ma niewiele tu do powiedzenia, bo odbywa się to przez import ogromnych firm międzynarodowych. Tu jest jeszcze jeden skandal, o którym muszę wspomnieć. Najważniejszy port zbożowy w Polsce, który nabrzeże jest państwowe, był dzierżawiony przez prywatną firmę Bałtycki Terminal Zbożowy w Gdyni, który był przygotowany przeze mnie, żeby to przejął operator państwowy, albo Krajowa Grupa Spożywcza, albo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Można to było uczynić, na to miałem zgodę prokuratorii generalnej, można to było uczynić bez przetargu i firma państwowa w imieniu rządu polskiego trzymałaby rękę na eksporcie zboża we wrześniu przy całkowitej bierności ministra rolnictwa i ministra aktywów. Został ogłoszony przetarg, który wygrała firma kanadyjska, globalna firma z siedzibą w Holandii, która nie jest jeszcze podpisana umowa. Ta firma będzie decydowała na 30 lat o eksporcie zboża z Polski, nie rząd polski. Czyli rozumiem, że i Jacek Sasin, i pan Robert Telus nic w tej sprawie nie zrobili, a ja mogli. Informowałem zarówno Ministerstwo Aktywów, jak i ministra rolnictwa. Umowa jeszcze nie jest podpisana. To jest śmiertelne zagrożenie dla rynku zboża w Polsce. Trzeba wstrzymać podpisanie tej umowy. To nabrzeże przeładunkowe, które wymaga niewielkich modernizacji, powinno pozostać w rękach polskiego rządu, który wtedy będzie również gwarantował rolnikom, polskiemu rynkowi możliwość niezakwestionowanego importu po rozsądnych cenach, będzie trzymał eksport zboża. Natomiast jeżeli oddamy to głównemu operatorowi na świecie, to
polskie rolnictwo będzie trzymane za gardło. Nie wolno do tego dopuścić. Ja o tym mówiłem, niestety to jak grochem o ścianę. Teraz pan ten apel ponawia, my będziemy o tym apelu pamiętać. I na koniec też postać byłego ministra rolnictwa. Dlaczego Robert Telus, panie ministrze, nie ujawnił tej listy importerów zboża z Ukrainy? Zrobiła teraz dopiero to nowa ta minister, która najprawdopodobniej będzie nie za długo na swoim stanowisku, pani Gębicka. A nawet jak opublikowała już tę listę importerów zboża z Ukrainy, to bez kwot, bez wartości, tylko po prostu suchy dokument. Dopiero dziennikarze portali rolniczych dotarli do tych stawek, do tych wartości. Dlaczego czekano tyle czasu? Nie wiem, czego bał się Telus, a wcześniej Kowalczyk. Ta sprawa musi być wyjaśniona. Nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych i nigdy nie było, by opublikować tę listę. Ja prosiłem Telusa, błagałem o to. Cały czas jakieś bajki opowiadał, że on ma tylko część listy, część jest gdzie indziej. NIK pokazuje, że on nie wystąpił o to, żeby ujawnić listę Krajowej Administracji Skarbowej. Ja przypomnę, kiedy byłem ministrem rolnictwa, dwukrotnie publikowałem listy importerów, raz mięsa surowego, tych, którzy firm, które nie chciały kupować od polskich rolników wieprzowiny, i mleka surowego tych firm, które importowały, nie chcąc kupować od polskich rolników. Zaskoczyła pana ta lista, panie ministrze? Natomiast ta lista musi być uzupełniona o wielkość tego importu. Po czym innym jest to, że ktoś, to ma, nie wiem, fermę świń, czy tam miał jakieś kurniki, miał samochód ciężarowy, pojechał na granicę i przywiózł parę dziesiąt ton zboża, a czym innym firmy, które zarobiły miliardy, sprowadzając miliony ton zboża do Polski. Ta sprawa musi być wyjaśniona, a mówiąc wprost, nie wiem, czego Telus się obawiał. Nieopublikowanie tej listy. Mówiłem o tym również bardzo otwarcie przed wyborami. Było gwoździem do trumny w wyborach dla PiS-u na obszarach wiejskich, bo ludzie do ostatniej chwili czekali, że ta lista będzie opublikowana, traktując to jako papierek lakmusowy również pewnej uczciwości ze strony naszej formacji, tej, w której jestem 22 lata. Czekali do końca, żeby te listy były opublikowane, bo jeżeli nie będą opublikowane, i to mi mówiło dziesiątki ludzi, to będzie podejrzenie, że jest to jakiś deal biznesowo-polityczny. Farmer.pl opublikował tę listę, która ujawnia wartości importu, między innymi Złote Ziarno, Witera Polska, Komagra, BZK Group, Biograin, Uptrading, tak Cedrop. Tak jest, największe firmy globalne rządzące na rynku polskim. Cedrop, Krom, Agrolog, i tam są już te wartości. Czy pana zdziwiły te firmy i te nazwy? Nie, to są największe firmy handlujące zbożem w Polsce. Część z nich ma nawet swoje gospodarstwa na Ukrainie. Czyli stworzono mechanizm, ponoć w zgodzie z prawem europejskim, mechanizm złodziejski, mechanizm, który zniszczył polski rynek zboża i sprawił, że rolnicy stali się, już nie chcę tu złych słów używać, nie mają gdzie sprzedać, ceny zboża bardzo spadły, pomimo tego, że wszyscy ostrzegali, jakie będą skutki. I naprawdę na koniec, bo widzę, że czas nas goni, dane Eurostatu. Udział Rosji w przywozie do Unii Europejskiej większości produktów, takich jak oleje naftowe, gaz ziemny, nikiel, żelazo, się zmniejszył, ale ciekawy wątek i ciekawy punkt, jeżeli chodzi o nawozy sztuczne. Tutaj trend się zmienił. Po wybuchu wojny w trzecim kwartale 2023 roku, panie ministrze, import do Unii Europejskiej się zwiększył o 27%. Nawozy sztuczne powinny znaleźć się więc na liście sankcji. Czy my jesteśmy uzależnieni i sobie nie poradzimy jako Unia Europejska bez tych nawozów z Rosji? To są konsekwencje tego, że zarówno żywność, jak i produkty do jej wytwarzania, czyli również nawozy, nie zostały objęte sankcjami. Europa nie jest uzależniona od surowców rosyjskich, można je pozyskiwać w innych regionach świata. Owszem, między innymi sól potasowa z Białorusi i niektóre elementy z Rosji są bliskie i firmy chętnie z nich korzystały, ale jeżeli walczymy z Rosją, walczymy z jej zbrodniczym reżimem i próbą nie tylko zniszczenia Ukrainy, ale przecież to jest dla nas śmiertelne zagrożenie, to powinny być również odcięte źródła finansowania tego funduszu wojennego, budżetu wojennego Putina, i nawozy, podobnie jak i żywność z Rosji, powinny być objęte embargiem. Ale to Polska jest za słaba, by to wymusić, a interesy... A ja dalej się nie będę z panem zgadzać, bo zboże z Ukrainy mogliśmy zawetować i wprowadzić embargo, tak jest, więc nie jesteśmy za słabi, panie ministrze. Mogliśmy to zrobić dużo wcześniej. Mówił pan Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Czy jeszcze doradca prezydenta Andrzeja Dudy?
Ja kieruję Radą do Spraw Wsi i Rolnictwa pana prezydenta. Dementuję, nie jestem doradcą, bo musiałbym zrezygnować z bycia posłem. Cieszę się, że pan prezydent ma bardzo kompetentną radę, która notabene zbierze się pojutrze, by dyskutować ważne tematy. Natomiast doradzam panu prezydentowi, ale nie jestem formalnie doradcą prezydenta. Dla mnie bycie posłem, reprezentantem ogromnej ilości ludzi jest sprawą zasadniczą. Może uda się razem z panem prezydentem wpłynąć na sprawy portu, o którym pan mówił. Pan prezydent bardzo się interesuje sprawami rolnymi. Mamy tutaj rzeczywiście obrońcę, ale wstrzymanie procedury przetargowej to była decyzja i możliwość zawetowania decyzji rządu. Tego nie uczyniono. To niech w ostatniej chwili chociaż ze względu na bezpieczeństwo strategiczne państwa odstępujący rząd unieważni ten przetarg i wstrzyma podpisywanie umowy. Powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę i dobrego dnia. Dziękuję. A nie, panie ministrze, jeszcze pytanie. Czy pan jest patronem Radia Wnet? Nie, nie jestem patronem. No właśnie, bo jest taki portal Patronite. To jest jakieś moje widocznie niedopatrzenie, bo współpracuję z wami, więc jeżeli trzeba was wesprzeć, chętnie to uczynię. Tylko proszę mi powiedzieć, w jaki sposób to uczynić. patronite.pl/radiownet. Może pan dołączyć do załogi żółtej łodzi podwodnej, zostać bosmanem, zostać kapitanem, zostać komandorem i płynąć z nami. Mnie takie zaszczyty raczej nie interesują. Jestem prostym rolnikiem, więc to mi wystarczy, ale chętnie was wesprę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i panią redaktor, wszystkich waszych słuchaczy. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. I do spotkania na patronite.pl/radiownet.